Witajcie w kolejnym kromce słowa. Dzisiaj posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść, a w miejsce tym było bardzo wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdawał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Do czego nas zaprasza ta dzisiejsza Ewangelia? Do tego, żeby wziąć to, co mamy, nawet jeśli to jest niewiele. Tego za mało pieniędzy, za mało zdrowia, za mało bezpieczeństwa, za mało możliwości i zrobienia tego, co zrobił Chrystus. Najpierw podziękowania. Podziękowania za to, co mamy. Za to, co już mamy. Dostrzeżenie tego niewiele, przyjście z tym do Chrystusa, by mógł to pomnożyć. Pamiętajmy, że Chrystus sam sobie poradzi z tą sytuacją. Czasami po prostu rozwiąże ją inaczej, niż byśmy chcieli. Ale On sobie z nią poradzi. Doskonale, idealnie. Ważne, żebyś przyszedł do Niego z tym, co masz. Z dziękczynieniem i z zaufaniem. On chce być Twoim Panem przez to, że przyjdziesz do Niego. Bez względu na to, ile masz, co masz, ale że przyjdziesz z tym, co masz. Z dziękczynieniem za to i że złożymy to w Jego rękach. A On już zrobi to, co ma zrobić. Zaufaj Mu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.